Cześć. Serwus, nazywam się Daniel Kotliński, działam na co dzień jako niezależny strateg marki, a dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o czymś, co nazywam produktami strategiopodobnymi. Co ciekawe, ta historia zaczyna się w jakże odległej geograficznie i klimatycznie krainie zwanej Melanezją. Podczas II wojny światowej i wojny z Japonią stacjonowało tam kilkaset tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dla rdzennych mieszkańców tych wysp to nagłe zetknięcie z nowoczesną technologią było niezłym szokiem. I jeden widok szczególnie rozpalał ich wyobraźnię, czyli dostarczane w ogromnych ilościach produkty na takich wielkich samolotach. Puszkowane jedzenie i woda, tytoń, odzież i obuwie, regularnie przylatujące niczym dary od bogów. Wkrótce jednak wojna się kończy, biali ludzie wyjeżdżają, a cuda raptem z dnia na dzień się kończą. Wielu z rdzennych mieszkańców tych wysp współpracowało z Amerykanami, więc ich nagłe zniknięcie bardzo konfundowało lokalną społeczność. Melanezyjczycy byli jednak sprytni i wpadli na pomysł. Postanowili odtworzyć to, co ich zdaniem doprowadziło do cudu. Zaczęli stawiać wieże kontrolne, wytyczać pasy startowe, konstruować sprzęt do radiotelekomunikacji, oczywiście z dostępnych produktów, czyli mchu i paproci. Słowem, perfekcyjnie naśladują to, co wcześniej zaobserwowali, ale jak można się domyślać, nic się nie dzieje. Żaden samolot nie ląduje. Te powstałe w trakcie wojny wierzenia religijne zostały określone mianem kultów cargo. Cargo właśnie od transportów z towarem. W świadomości tubylców samoloty były kierowane na ziemię przez bogów. Uznali, że naśladując przyjezdnych, zaskarbią sobie ich łaskę. I teraz pytanie, czy to brzmi znajomo. Ja myślę, że nie ma opcji, żeby być w biznesie dłużej niż chwilę i nie dostać w głowę jakimś strategiopodobnym terminem. Wiecie, coś w stylu cele, wizja, KPI, pozycjonowanie, analiza, archetyp. Tym to szczególnie, jak się dostanie w głowę, może guz zostać na dłużej. I tak się człowiek osłucha z tym wszystkim, a potem nadchodzi ten czas. Czas stworzenia strategii. Spotykamy się więc oczywiście młodym, dynamicznym zespołem i stwierdzamy, no dobra, robimy to. Siadamy i uzupełniamy sobie z neta pobrane tabelki. Wiecie, tu wpisujemy cel, tutaj jakąś personę, tu archetyp, tu trochę wizji albo misji, zależy co kto lubi. Po czym wracamy do zastanawiania się dalej, na jaką cholerę nam to właściwie było i jak mamy osiągnąć nasze cele. Wiem to, ponieważ sam niejednokrotnie w takich rytuałach uczestniczyłem. Ba, sam je inicjowałem i prowadziłem, a potem obserwowałem u moich klientów. I zastanawiam się, czy są tu osoby, które również brały udział w takich strategicznych rytuałach. Możecie podnieść rękę, bym zobaczył. Okej, dobra, jest nas trochę. No właśnie, każdy albo był, albo będzie w tym miejscu. W tym sensie nie różnimy się niczym od kultów cargo, kiedy zamykamy się w salce konferencyjnej i postanawiamy stworzyć strategię. Uważam, że strategia to najbardziej zrytualizowany proces biznesowy ever. Naczytamy się różnych rabinów, nasłuchamy na konferencjach, jaka to strategia jest ważna i czujemy, że możemy to tak po prostu zrobić. Pozornie wszystko robimy tak, jak należy, ale żaden samolot nie ląduje. Tak powstające strategie nazywam produktami strategiopodobnymi, które wyglądają, smakują i nawet pachną jak prawdziwa strategia, ale tylko ją naśladują. I posiadanie takiego produktu uważam za dużo groźniejszą sytuację niż nieposiadanie strategii w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że produkt strategiopodobny daje fałszywe poczucie, że my tu sobie świetnie radzimy, działamy strategicznie i czujemy co prawda, że nic nam to specjalnie nie daje, ale nie wracamy więcej do tematu, bo najważniejsze to działać. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o trzech takich rytuałach, z którymi ja spotykam się najczęściej, to moje ulubione, i podpowiedzieć, jak ich unikać. I może ta wiedza nie uczyni was od razu genialnymi strategami, natomiast postaram się, żeby zamieniła was w najbardziej irytujących uczestników strategicznych brainstormów, którzy mają odwagę kwestionować oczywistości i zaburzać tym klepanie rytuałów. Zaczniemy od mojego ulubionego, czyli wyznaczania celów, które tej strategiopodobnej formule nazywam celowaniem. Słuchajcie, uwielbiamy sprowadzać tworzenie strategii do wyznaczania celów. Jakiś czas temu zapytałem szefa marketingu pewnej firmy, jaką mają strategię, na co on odpowiedział: zdobyć 15% udziału w rynku. Na co ja odpowiadam: nie, w sensie jaką macie strategię, i literuję mu to, jakby coś było ze mną nie tak. Na co on, że każdy ma swoje KPI. I poprzez dążenie do realizacji osiągniemy udział w rynku. Literuję do mnie, jakby rzeczywiście coś było ze mną nie tak.
Ja na to okej, słyszę, jaki macie cel, ale jaką macie strategię osiągnięcia go. Wasza konkurencja też zapewne ma taką strategię zwiększenia udziałów w rynku. Tak, odpowiada mój rozmówca, ale konkurencja nie ma takiego produktu i takiego zespołu jak my. Mówię, o, to ciekawe, a co takiego wyjątkowego jest w waszym produkcie i zespole? Na co pada sakramentalne? Produkt mamy najwyższej jakości, a zespół najlepszy. Wniosek jest taki, że ta firma nie ma strategii, a z takim pomyśleniem ta osoba długo tam nie zabawi. Wyznaczenie celu strategii, choćby wyrażonego w najbardziej smartny sposób, nie zastępuje nam strategii. To, czego bardziej potrzebujemy, to koncepcji zwycięstwa. Ale to nie jedyny problem z tym rytuałem. Zobaczcie, ile razy byliście w takiej sytuacji, kiedy ktoś stwierdza, że musimy osiągnąć określony cel, po czym pyta, jak zamierzamy go osiągnąć. Norma. Na tak zadane pytanie w odpowiedzi pojawiają się oczywiście pomysły. Zróbmy kampanię z influencerami, uruchommy bloga firmowego, prawda? Wejdźmy w eventy, nagrajmy wideo, wejdźmy w gaming, a najlepiej wszystko naraz, oczywiście z ograniczonym budżetem. Pojawia się pytanie, jak właściwie ocenić, który z tych pomysłów ma więcej, a który mniej sensu. Ja myślę, że jak nie ma punktu odniesienia, to odnosimy do własnego widzimisię. Własnego, tudzież zarządu, dla którego pracujemy. Postuluję więc, przesuńmy nasz fokus zastanawiania się nad celami do rozważań, co musi się zmienić, aby je osiągnąć, bo to właśnie ta zmiana będzie źródłem naszego celu strategicznego. Pomysły, które później się pojawiają, możemy oceniać w odniesieniu do tego, czy przybliżają nas do tej zmiany, której oczekujemy, czy nas nie przybliżają. I to właśnie tutaj, w centralnej części tego wykresu, powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi podczas tego procesu strategicznego, a nie zakładać, że najważniejszy jest cel i odpowiedni zapis w formacie SMART. Zatem zamiast celowania, koncentracja na diagnozie, a z niej wyprowadzenie celu strategii. Drugi z rytuałów w procesie strategiopodobnym to planowanie. Wiecie, co jest najbardziej przerażające w strategii? To, że dotyczy przyszłości. A z przyszłością jest ten taki malutki problemik, że dosyć trudno ją przewidywać. A że ludzkie mózgi generalnie mają skłonność do unikania niepewności, to marnują czas na planowanie zamiast zająć się strategią. W potocznym języku strategia i plan to są wymienne terminy, natomiast w procesie strategicznym to są dwa różne etapy tego procesu. Problem polega na tym, że planowanie jest proste, bo dotyczy zarządzania zasobami. Branie odpowiedzialności za strategię, która dotyczy przyszłości, jest dużo trudniejsze. A w końcu każda upadająca firma dysponowała szczegółowym planem w roku bankructwa. Myślę, że jakbyśmy zapytali Polaroida czy Kodaka, to mogliby potwierdzić. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Plan jest najlepszym przyjacielem, tudzież przyjaciółką strategii. Plan tłumaczy strategię na działanie i w tym sensie jest bardzo istotny. Natomiast jak nigdy nie powiedział Albert Einstein, plan jest następstwem strategii, nieodwrotnie. I teraz jak do tego podejść, żeby nie wpaść tą strategiopodobną pułapkę i rzeczywiście w odpowiednim miejscu umieścić plan i strategię? I jak się okazuje, z odpowiedzią przychodzą uciekające kurczaki. Wróciłem ostatnio do tej bajki i zdałem sobie sprawę, że jest naprawdę świetną ilustracją tego, co chcę powiedzieć. Zobaczcie, zrobiłem taką analizę strategiczną podejścia kur. I teraz tak, oprócz tego, że kury się rzeczywiście organizują, to mamy punkt wyjścia, więc ogrodzoną farmę, z której kury chcą uciec. Uwaga, będą spoilery. I trawiastą krainę, do której kury chcą uciec. Początkowo kurczaki rzucają pomysłami jak grochem o ścianę i się od tej ściany, tudzież ogrodzenia, odbijają. To źle. Później jednak dokonują diagnozy i zdają sobie sprawę, że nie uciekną pod ogrodzeniem czy przez ogrodzenie. Dlatego wpadają na pomysł, uciekniemy nad płotem. I dopiero od tej konstatacji zaczynają testować różne plany, które mają większe prawdopodobieństwo powodzenia. Katapulta, próba nauki, latania, aż wreszcie konstrukcja samolotu. Kury zrozumiały naturę wyzwania. Następnie skonstruowały strategię, która odpowiada na to wyzwanie, a dopiero wtedy przeszły do skonstruowania planu.
Ta strategia była bardzo bold, bym powiedział, i właśnie taka jest prawda, ponieważ prawdziwa strategia to zaskoczenie, odkrycie, błysk geniuszu. Na pewno nie kalendarz postów w trzech blokach tematycznych: edukacja, inspiracja, produkt, który kopiujemy od klienta do klienta, podmieniając tylko logo. No i kolejne, po ustalaniu celów i planowaniu, bardzo strategicznie brzmiące słowo: analiza. Jest taki ironiczno-irytujący dowcip, który można wykorzystać, aby przepalić styki strategowi, czyli zapytać go, czy twoja strategia jest oparta na danych, czy wiesz, na opinii. Jak tu siedzimy na sali, a widzę, że dzisiaj same rozsądne osoby przyszły, chyba nikt nie zaprzeczy, że analiza jest najważniejsza do stworzenia dobrej strategii, prawda? No więc nie. Aż tak, jak sądzimy. Czy ktoś rozpoznaje, co teraz wyświetlam na slajdzie? Podnieście rączki. Jest parę osób. Czyli siedzieliśmy kiedyś w tej salce konferencyjnej i prowadziliśmy jakże pasjonującą debatę na temat tego, czy nadać naszej personie na imię Grzegorz czy Małgorzata, aby lepiej oddać jej osobowość. Pozdrawiam wszystkich Grzeszków, tudzież Małgorzaty. W każdym razie patrzymy teraz na obraz porządnie przeanalizowanych danych. Natomiast co z tym dalej zrobić? Znaczy, strategzy robią to rzekomo po to, aby pomóc zespołowi wczuć się bardziej w klienta. I to brzmi tak rozsądnie i logicznie, że dosyć trudno to podważyć. Ale powiem wam szczerze, że odkąd pracuję w marketingu, to się zastanawiam, jak to w praktyce wykorzystać. Czy wymyślając kampanię, mam ją dostosować jednocześnie do demografii, psychografii, potrzeb, motywacji, oczekiwań, preferowanych kanałów dotarcia, archetypu, ulubionych marek, frustracji, celów, osobowości? Pozdro dla każdego, kto spróbuje to zrobić. Jakby odkąd zająłem się na serio strategią, w końcu połączyłem kropki i zdałem sobie sprawę, że persona to tylko narzędzie analityczne, zresztą jedno z wielu, które można wykorzystać w konstruowaniu strategii. I postanowiłem kiedyś sprawdzić w Wikipedii, co w ogóle oznacza słowo analiza. I tam jest taki fragment, który głosi, że analiza to wyodrębnienie cech, właściwości składników, ale to, co swego czasu jeszcze bardziej mnie zszokowało, czy raczej oświeciło, to fakt, że przeciwieństwem analizy jest synteza. No i to jest niesamowite. Bo nagle okazuje się, że między personą, czyli analizą, a strategią jest jeszcze jeden brakujący krok. Więc jeżeli ktoś ci zostawia coś takiego w strategii i nie dokonuje syntezy, to moim zdaniem cię po prostu nie kocha i nie powinieneś tracić na to sobie czasu, bo nie doceni cię, kiedy jesteś najgorsza i z pewnością nie doceni, kiedy będziesz najlepsza. Zakończenie pracy nad strategią w momencie zakończenia analizy, czyli może inaczej, przejście do pracy nad strategią w momencie zakończenia analizy, to jak zaproszenie sympatii na kolację, nie uprzedzając, że będzie musiała wstawić makaron, podsmażyć mięso, przygotować drinki, a na końcu dostanie od was fakturę za dobrze wykonaną robotę. Nie idźcie na to. Zawsze po analizie przychodzi czas na syntezę, czyli wyciągnięcie prostego wniosku. Co to oznacza na przykład dla pozycjonowania i komunikacji naszej marki? No i przykładowo, załóżmy, że promujemy żywność dla zwierząt i okazuje się, że nasza persona karmi swojego psa dwa razy dziennie. To są dane, to jest to słynne data-driven albo coś w tym stylu. Z perspektywy strategii, co z tego wynika dla pozycjonowania marki? Jeszcze niewiele. Ale teraz dokonujemy syntezy, czyli interpretacji i stawiamy na to, że ludzie karmią swoje psy dwa razy dziennie, dlatego że sami, żeby pozbyć się wyrzutów sumienia. No i to już jest coś ciekawego. To oczywiście jest nasza opinia, która, ale może być ona podstawą do kierunku strategicznego dla marki. Oczywiście upraszczam to, bo tych danych wejściowych musiało być odrobinę więcej, żeby taki wniosek wyciągnąć. Natomiast to dobrze ilustruje clue, czyli żeby z persony czy jakiegokolwiek innego narzędzia analitycznego uczynić praktyczne narzędzie, musimy wyciągnąć wniosek, którego nie widać na pierwszy rzut oka. W tym sensie jest to praca bardzo kreatywna. I w tym sensie również to pytanie z początku tego segmentu jest bez sensu. W sensie, wiecie, to pytanie ma podkreślać, że branża marketingowa dzieli się na tych, którzy myślą analitycznie i na tych, którzy kompletnie nie znają się na życiu. A prawda jest taka, że strategia wymusza na nas posiadanie opinii. I ta opinia to właśnie ten słynny insight konsumencki. Opinia, którą opieramy na danych oczywiście, ale mimo wszystko czynimy tu pewne założenie, czyli syntetyzujemy.
I to jest, jak to mówią programiści, feature, a nie bug strategii. W tym sensie strategia jest o przyszłości, a na temat przyszłości możemy mieć co najwyżej opinię. Chciałbym was zostawić z trzema kluczowymi wnioskami. Po pierwsze, aby nie mylić celu ze strategią i skupić się bardziej na tym, jak cel osiągnąć. Po drugie, aby nie zajmować się planem, dopóki nie mamy prostej, zwięzłej i przekonującej strategii, czyli powiedzielibyśmy teorii zwycięstwa. I po trzecie, aby uważać na ludzi, którzy wyznają wam miłość, a potem zostawiają z rozgrzebaną analizą persony czy czegokolwiek innego. I oczywiście, nawet ze strategią, praca dalej będzie wymagająca, a przyszłość nie mniej zaskakująca. Ale przynajmniej będziecie mieli kompas, czyli punkt odniesienia. I nie da się tego osiągnąć, karmiąc się produktami strategiopodobnymi, z którymi jest dokładnie tak, jak z wyrobami czekoladopodobnymi. Z zewnątrz wyglądają na kuszące i treściwe, ale po pierwszym kęsie wiesz już, że to była tylko słodka iluzja. Bardzo dziękuję, Daniel Kotliński.